Zawsze o tym wiem, że kurde, 40 lat to nie jest młody, bo młody to wiesz, młody to może być młody, ale doświadczony jak najbardziej, a to już dużo mówi, nie? Także admiralu, dzisiaj bardzo ciekawy ten temat będzie, bo naprawdę oglądałem te najbardziej oczekiwane gry 2024 roku, ten PC Gamer, bla bla bla, i powiem ci, ubaw miałem po same pachy, bo czułem się, jakbym się cofnął do lat 90. Znaczy, no, dla młodych adeptów to będzie coś nowego, prawda? Bo oni takich, ojej, to przecież, no, może, wiesz, to wyglądać jak coś nowego, a my to żeśmy grali na Commodore, na Atari, i żeśmy tak na dobrą sprawę jeszcze grali w te gry później, na tych już w erze Heroes 3 i ten, nie? Moda wraca. Powiem ci tam, ale to tak, wiesz, masz w modzie męskiej, damskiej, masz powrót do lat 80. i punk rocka, tak, i ten, nie? Koszulki Nirvana w sklepach, a nikt nie wie, co to Nirvana. Dokładnie. No, ale i to samo jest w gamingu, widzę, nie? Dlatego mówię, było ciężko wybrać tych parę najlepszych tytułów, najbardziej oczekiwanych przyszłego roku, nie, admiralu? Ja próbowałem sobie znaleźć takie tytuły, które ja bym chciał zagrać albo wydać na nie pieniążki w 2024 roku. I tak się zastanawiałem, jak się umówiliśmy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to ja ci powiem, że zacząłem sobie tak. Najpierw myślę, no przecież to wiadomo, no przecież człowiek chciałby w coś zagrać. Masz jakieś tam pieniądze, które mówię, dobra, no to co ja tam chciałem kupić w przyszłym roku, i tak zacząłem się zastanawiać. I coraz głębiej się zastanawiałem, co ja tam chciałem kupić w przyszłym roku, bo właśnie, w zasadzie właśnie to nie mnie mogę też, ja jak ci rzuciłem tym tematem, wiesz, to też mnie takie zastanowienie złapało, i tak później się zastanowiłem, tak myślę, co ja zrobiłem najlepszego. I weź te, bo ty mówisz, to co, po 10 gier, a ja mówię, Chryste panie, jak 5 znajdziemy, to będzie dobrze, a ten kurde 10 wyskoczył. Tak. Dobra, ale słuchaj, ja tak słuchaj, przywitajmy się. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku nadajnika podcastu gamingowego. Będziemy rozmawiali dzisiaj o grach. Z tej strony, jak zawsze, wita się kapitan Rutajn. Admirał, cześć. Także pogadamy sobie. Nie będzie to łatwy temat, to wbrew pozorom nie jest łatwy temat. Ja 2 tygodnie temu bodajże, oglądając tego streama z widzami, Czułem się właśnie tak, jak żeśmy wcześniej rozmawiali, jakbym się cofnął w czasie i nagle, kurde, miał 18 lat znowu, bo tak to wyglądało. Niestety większość tych gier to po prostu ja tak, wiesz, i ludzie pytali, czy to żart jakiś, czy ktoś sobie jaja robi, bo wiesz, jak ktoś, tak jak ty czy ja, gamingiem się od zawsze interesuje, nie, no bo chciał, nie chciał, możesz być biznesmenem, możesz być żołnierzem, możesz być, kurczę, kim ty chcesz, ale jak przychodzi do domu, to czasem przy tych grach się człowiek rozrywał, nie, ja oczywiście kiedyś nie miałem komputera i chodziłem do kuzyna sobie pograć i coś tam, ale widzę, że teraz po prostu jest powrót do przeszłości i my wracamy do tych gier typu retro, i to tak retro, że robione, tak jak to ja w trakcie streama powiedziałem, robione najmniejszym kosztem, żeby zarobić jak najwięcej. No bo nie oszukujmy się, zrobienie gry, która wygląda jakby była istna z Atari, no to nie jest żaden wydatek, to nie jest żadna skomplikowana sprawa, więc wiesz, nie trzeba studia całego wielkiego programistów, a kasa orka się zgadza, nie? No i to jest taki rzut na kasę, po prostu straszny, no przynajmniej tak w moich oczach, nie? Ale nie wiem, ty też oglądałeś zresztą, także... Oglądałem, faktycznie, masz rację. To tak, znaczy, ja się cieszę, że tak trochę wraca ta, wiesz, to takie koło się zakręciło i wracają te gry, w które kiedyś graliśmy. I przegrywaliśmy, i tam kupę nocy przy tym spędziliśmy, się świetnie bawiliśmy. No ale wtedy nie było innego wyboru, bo to był hit. To było, no, to była nowość i to było coś, co paliło nasze komputery. No tam pamiętasz, no, ja 3D. Nie patrzeć. Voodoo 3D FX, to był taki akcelerator 3D, który trzeba było dodatkowo do karty sobie domontować, to w ogóle hiciar taki najbogatszych było tylko na to stać. Inne czasy. I wtedy w Turoka można było pograć na przykład. No. Panie, już nie wspomnę, jak Heroes 3 wyszedł i animacja się cięła. Jezus Maria, do sklepu po kartę graficzną, bo kurczę, belek, no Heroes 3 nie idzie, a teraz co? Wyciągam telefon sobie i jedziemy, no i wszystko w temacie, kurczę, nie? Ale... Przypominam, że najnowsze gry będą wychodzić również na iPhone 15 Pro, nie? Także tak, już tam twórcy zapowiedzieli, że będą specjalnie na nich produkować tam. Wiesz, no, nie oszukujmy się. Gry w tej chwili na urządzenia mobilne to jest chyba największy rynek w tej chwili na świecie.
większy niż Xboxowy i PC-towy, nie? Bo każdy gdzieś tam siedzi w korku, gdzieś tam, kurde, w tramwaju, czy mi sobie coś tam. Ja osobiście nie jestem fanem. Tak, tylko że te gry, które mają wyjść na tego iPhone'a 15, to mają być gry takie pełnoprawne, PC-towe gry. Takie, no, ale jak mamy już takie. Mamy już takie gry przecież, nie? Jak Hideo Kojima tam będzie tworzył gry i tak dalej, to będą takie gry, wiesz, takie. No ale nic. Naprawdę. Dobra. My z Admiralem postaraliśmy się wyciągnąć dla was tytuły, które naszym zdaniem są godne uwagi. I przynajmniej z poobserwowania, bądź to na Steamie, bądź to na innych platformach, czy to na Xboxie, czy to na PlayStation, czy to na PC, ale są to tytuły, które są powiedzmy sobie w przyszłym roku, na które warto zerknąć. Tak odsialiśmy, a naprawdę było z czego odsiewać, bo nawet jak dzisiaj sprawdzałem zapowiedzi czy coś, to było, oj, było z czego odsiewać, powiem tak, no. Tylko ciężko było z tych odsianych to naprawdę zostało parę tak. I też parę w tych wypowiedziach było, na przykład w tych rankingach tych gier nadchodzących, co było zupełnie pominiętych, co jest dla mnie jakimś takim szokiem, i to totalnym szokiem, bo nie wiem, no zacznę od pierwszej swojej gry, zupełnie niezwiązane ze świadkiem FPS-ów, ale gra polska, żeby nie było, i czekam na nią też już od dłuższego czasu. Ma zapowiedzianą premierę na kwiecień 2024. Jest to real-time strategy, albo jak to mówią, symulator lorda średniowiecznego, czyli Manor Lords. To jest moim zdaniem będzie... O, tak, kurczę. Demko już można było ograć. Było, nie? Można demko ograć, ja się zachwyciłem. Było naprawdę niesamowite. Teraz kiedy zobaczymy jakieś, jeszcze na pewno jakieś testy zobaczymy, ale jeżeli ktoś szuka takiego właśnie tytułu, to jest coś pięknego. To jest City Builder, strategia połączona jeszcze z bitwami w czasie rzeczywistym, bo oprócz tego, że budujesz, tak można powiedzieć, taki micromanaging robisz od wioski, od tego, że można nawet sobie pospacerować po tej wiosce, masz taki mod, że sobie idziesz tym swoim lordem po tej wiosce i kurczę, doglądasz tych swoich włości, przepięknie to wygląda. Cudnie zrobiona graficznie, niesamowicie rozbudowana, jeżeli chodzi o dyplomację, handel, strukturę społeczności. Przepiękna gra. Na tą na pewno grę czekam. No, tak jak powiedziałem, wybraliśmy dla was różne gry, nie tylko te FPS, aczkolwiek tych też nie zabraknie. Znaczy nie zabraknie, raptem aż jedna. No właśnie chciałem ci powiedzieć, że tak mówisz o tych grach FPS, a ja tak szukałem tych gier FPS i powiem ci, no ciężko było znaleźć. Faktycznie jedna była na pewno, o której tam wcześniej sobie nawet rozmawialiśmy. Tak. A to opowiesz, to opowiesz. A natomiast, bo podejrzewam, że mamy tą samą grę na liście. Natomiast tak to powiem ci, że ja nie wiem, jakie tam gry FPS, nie? Opowiadają, że ten kod najnowszy ma być taki lepszejszy, pamiętasz? Gdyby babcia z Adamem wąsy miała... Pół dziadka. Dobrze, by było. No ten już będzie dobry. No już mieli czas, to już nie będzie kolejne DLC do poprzedniego koda, tak jak to wyszło w tym roku. Więc mam nadzieję, że ten przyszłoroczny kod będzie takim kodem, który tam nam system tutaj, wiesz, będzie, no, naprawdę... No na pewno portfel będzie, nam, wiesz, uszczupli. Nie będzie żałował tych, nie wiem ilu tam tych dolarów, czy tam euro, 100, nie wiem ile teraz... Srebrników. Ile będzie kod kosztował, ale no to tani podejrzewam, jest, że nie mało. No będzie boleć. Na pewno, no. Mam nadzieję tylko, że będzie warto. Bo o tym też FPS-u zaraz przejdziemy. Lećmy z tym, co mamy. Dawaj, ja powiem jedną grę. Ja powiem jedną grę, a najgorsze jest tym wszystkim to, że my o tej grze gadaliśmy rok temu. ja już wiem nawet o której grze będziesz mówił. Ja my nawet rok temu i półtorej roku temu żeśmy rozmawiali. No chyba tak, no ale rozmawialiśmy, że chętnie byśmy zagrali w 2023, jak miała być premiera, Skull & Bones. Wypadałoby, żeby Admirał w Skull & Bones zagrał, ale niestety... No tak. Skull & Bones, czekamy, ale poczekaj, jeszcze dzisiaj, czy wczoraj, pojawiła się data premiery tej gry. Jest coś cudownego, bo w końcu wiemy. Ja już na którymś z rzędu PGA byłem, oglądałem jakieś materiały, wiesz, ta kulis tam w ogóle cudownie. Bo to już zaraz za chwilkę, to było 2 PGA wstecz, powiedzmy, a gry nadal nie ma, ale 16 luty 2024 Skull & Bones w końcu ma się pojawić na rynku. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie
że to nie będzie Casus the Day Before, tak? Także, bo gra produkowana jest już o dużo za dużo. Ale my już widzieliśmy tam nawet się... gameplay przecież. No, gameplaye były, już jakaś beta zamknięta nawet się pojawiła. No, się spóźniłem, ale... bo ja w ogóle dostałem klucz do tej bety i się okazało, że ja w ogóle zaspałem, wiesz. I poszedłem, a to się okazało, że już się spóźniłem, że już zamknięta. A ja miałem, bo ja się zgłosiłem na tą betę, jak tylko pojawiła się gra i jakieś zapowiedzi. To zgłosiłem się i zupełnie o tym zapomniałem. Później dostałem jeden e-mail, drugi e-mail, że było kurde i jakaś jedna beta i coś tam i zaproszenie dostałem. I ja w ogóle zapomniałem o tym, bo to było w takim odstępie czasowym. Halo, Rutań, bo my tutaj... Halo, tam gra leży, graj! W takim odstępie czasowym to było, rozumiesz, że w ogóle zapomniałem, nie? Bo mówię, a dobra, znowu kurczę nie pójdzie. Powiem tak, no fajny tytuł. Ja też bardzo chętnie sobie, ja mam, no bardzo lubię piratów. Wszystkie firmy stare, piratów, kurczę, piraci i ten jak siedzieli na tratwie i szczura, pamiętasz jak szczura ganiali, ten jedli kurczę, ten i w ogóle bomba, te filmy były, nie wiem, ja lubię tą tematykę ogólnie. Piratów, żeglarstwa i tak dalej. No sam mam patent żeglarza jachtowego i ten także to wiesz, jakoś zostało we mnie wpojone dość szybko. Znaczy pamiętam, że nie chciałem jechać na ten obóz, powiedziałem, zapierałem się rękami i nogami. Nie, wysyłacie mnie, się utopię, pomimo tego, że pływać potrafiłem świetnie, nie, ale nie chcę, gdzie tam kurde, po jakiejś łajbie będę wiosłował, no później po czterech tygodniach ja do domu nie chciałem jechać. Stąd moja ksywa, ale nickname, też, tak powiem, admirał, to się już pojawiło na studiach, ponieważ ja tam byłem zakochany w żaglówkach. Także no trudno, żebyś nie był, jak ty tam, kurczę, nad morzem mieszkasz, to wiesz, no to... No powiedzmy, że do tego morza to jeszcze mam kawałek. Tam kawałek, to wiesz, ale nie, wody morskie są. Bo suwałki od zawsze żądają dostępu do morza, tylko nam trochę tak daleko, rozumiesz, no. Trzeba przekopać. No, dobra, to słuchaj, fajna gra, Skull and Bones, czyli mamy dwie pozycje. Mamy Manor Lords i mamy Skull and Bones po raz kolejny. Po raz kolejny. Więc mam nadzieję, że w przyszłym roku nie będziemy rozmawiać o Skull and Bones. Proszę cię, ja już wykreślam. Jeżeli w grudniu przyszłego roku będziemy rozmawiać, że chętnie zagrałbym w 2025 w Skull and Bones, to ja już wykreślam to absolutnie. Nie, to już, wtedy chyba trzeba sobie odpuścić nie. Po prostu, bo to już coś, wiesz, no niby już poważny twórca, niby poważne studio, ale takie jaja sobie robią z tą grą, że to tak w sumie nie wiadomo o co chodzi, nie? Ale tak się zastanawiam, mam tutaj właśnie ten, nie? Bo też Skull and Bones jest na mojej liście, ty masz ją też na liście, nie? Ale ja ci powiem, ja mam grę, na którą w sumie czekałem od dość dawna, z tego względu, że pierwsza jej odsłona bardzo, bardzo mi się spodobała. Między innymi po prostu Frostpunk. Frostpunk 2, również polska gra, z polskiego studia. I muszę powiedzieć, że przepiękny tytuł, w którym można się świetnie pobawić, bo można to, powiedzmy sobie, w tej postapokaliptycznej rzeczywistości stworzyć się albo niebo, albo piekło, nie? Takie despotyczne. Ja to sobie zrobiłem wszystkie scenariusze i muszę ci powiedzieć, że świetnie się bawiłem w tą indoktrynację, inwigilację i przymuszanie ludzi. Już wiem, czemu ci tam na górze, którzy siedzą w tej polityce, tak się tak kryją, bo to jest fajna zabawa taka, nie? Władza nie, no, oczywiście, deprawuje. No, deprawująca, tak. Bardzo fajna gra, zawierająca różnego rodzaju, kurczę, powiedzmy sobie, dylematy moralne i niemoralne, którą drogę wybrać, czy taką, czy owaką. No i przede wszystkim też takie no jak coś spierniczysz, to nie, że zaraz odbudujesz, tylko po prostu zamarzniesz, nie? I to było fajne. Też widziałem, że tak po tym trailerze troszeczkę graficznie się tak jakby troszeczkę zmieniło. No fajnie, jestem ciekawy. Nie wiem, czy grałeś we Frostpunka w ogóle, Admirał? Grałem oczywiście, ogrywałem sobie Frostpunka jak najbardziej. Widziałem właśnie na którymś z PGA, Eleven Beat Studio, tam nawet rekrutowali tam programistów do Frostpunka 2. Więc liczę na to, że gra będzie fajna, przynajmniej taka jak jedynka, bo wiesz, no to na kanwie tego, że sukcesu jedynki tak naprawdę. Nie? Mm-hmm. Znaczy tutaj też dużo pewnie pomogło, bo ta gra była, ile dobrze pamiętam, w Game Passie, więc też i dużo jakby co do rozgłosu tej gry to pomogło. Nie? Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny typ. Nie miałem go zapisanego, faktycznie zapomniałem o tym Frostpunku 2, ale faktycznie warto sobie go wpisać na listę, bo to może być bardzo
Ciekawe doznanie. Jak nie graliście jeszcze, no to zawsze jedynkę można jeszcze spokojnie. No jest, można sobie na tym w Game Passie, na tym sobie zagrać. Jest za darmożkę, można sobie popróbować jedynkę i wtedy będzie mniej więcej wiadomo jak, co tam. Tylko no wiadomo, dwójka będzie troszeczkę inaczej, bo tam było zapowiadane trochę zmian i tamto, aczkolwiek no te będą większe, te miejscowości, które będziemy budowali. No to jest ciekawie, jest zupełnie inaczej poprowadzone niż w ogóle tego inny typu koncept inne gry. Także. Ja pamiętam, jak ona inny wyszła, w ogóle inny koncept gry, nie? Tak. Także to jest fajne. A co ty masz, Admiralu? Wiesz, co mam? Bo jak już tak poleciałem Ubisoftem, to jeszcze mam jedną grę od Ubisoftu, która tutaj mnie interesuje. A mianowicie Star Wars Outlaws, który ma wyjść w 2024 roku. Zupełnie inne spojrzenie na Star Warsy. Ja jestem w ogóle fanem Star Warsów, także dla mnie te uniwersum, jak mogę w tym zagrać, to cudownie. Gra, która będzie umiejscowiona pomiędzy piątą a szóstą częścią sagi, czyli pomiędzy Imperium Kontratakuje a Powrotem Jedi. Tam, gdzie te były syndykaty, tam chata, także to no, bardzo ciekawe, to może się ten... No, wygląda to tak, wiesz, mniej więcej... To jest jakby z trzeciej osoby prowadzona gra. Można sobie zobaczyć gameplayki, bo już jakieś tam pierwsze się pojawiły na internecie, ale bardzo... Tak jest. Zapowiada się bardzo fajnie. Taki trochę, nie wiem, Assassin w świecie Gwiezdnych Wojen. Nie? Także, ale ma być tam i muzyka, z tego co widziałem na tych trailerach i na tych wszystkich zapowiedziach, to jest świetna muzyka, oprawa i wizualna, i właśnie dźwiękowa jest na wysokim poziomie. Także mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych opóźnień, będzie można sobie tą giereczkę pograć, bo zapowiada się naprawdę sympatycznie. Dla wszystkich fanów oczywiście uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dawaj. Ja teraz mam grę, która w sumie nie znalazła się praktycznie na żadnej liście. A jest to bardzo dziwne. W przyszłym roku jest jej premiera. I gra to jest w sumie według mnie najlepszy real-time strategy. Strzelanka, znaczy real-time strategy, to strategia czasu rzeczywistego. W czasach współczesnych Broken Arrow. Ale ja o tej grze już wspominałem u siebie na kanale w tamtym roku bodajże, odcinek. Tak. No, dodam, że testuję w tej chwili. Testuję. Więcej nie mogę powiedzieć, ale testuję. Ale czy warto? Chłopakom na Discordzie tak tylko pokazywałem. Jak już z tego pokazywania, to utknąłem na 4 ponad godziny w grze. A jak dostałem dostęp, to w pół do piątej rano siedział. No, To się nie zdarzyło już dawno. Ciąga. Bardzo dawno, ja nie wiedziałem kiedy po prostu ten czas zleciał. 300 jednostek różnego rodzaju wojskowych, 1500 sposobów na, powiedzmy sobie, modyfikacje, modernizacje. Ilość sprzętu zastraszająca, sposób... Grafika przepięknie zrobiona. Samo to, że budynki, załóżmy miasta, którym prowadzisz walkę, no, niszczą się, czyli jest destrukcja. Masz do dyspozycji najnowszy sprzęt wojskowy, plus bardzo fajna oprawa audio, wizualna, niesamowita wręcz, efekty. Nawet walki pojedynki, rozumiesz, samolotów, śmigłowców, kurczę, jak tam trzeba myśleć i powiem ci coś dla taktyków i miłośników współczesnego pola walki, jak trzeba zbalansować rozłożenie, bo jest multiplayer, będzie multiplayer, 5-5 będzie multiplayer, będzie single player, będzie edytor armii, będzie edytor, każdą jednostkę możecie sobie zdecydować, jak ona będzie dolatywała, dojeżdżała, dopływała na pole walki. Z jakim opancerzeniem, z jakim sprzętem, czy z takim karabinem, czy z granatnikiem, czy z karabinem na pokładzie, czy z dodatkowym pancerzem aktywnym, czy z reaktywnym, czy z systemem trofi, czy bez systemu trofi, czy z noktowizją, czy z radarami, czy bez radarów, czy z pociskami JDAM, czy HIMARSy mają mieć taki pocisk, czy owaki, czy mają, jest po prostu o tak.
Sam sprzęt, jak się przegląda jednostki, od rozpoznania po jednostki wojskowe, po zaopatrzenie, logistykę, po jednostki wsparcia, od paladynów, od moździerzy, kończąc na, powiedzmy sobie, na bukach, tokach, kurcze, gradach rosyjskich i tak dalej, i tak dalej. To nieźle rozbudowane to będzie. Jest w cholerę rozbudowana, sposób też logistyczny, jak będziesz zaopatrywał swoje jednostki, jak będziesz prowadził walkę, to wszystko zależy od ciebie i od twojego sposobu myślenia, no bo wiadomo, że logistyka jest bardzo, bardzo ważna, nie? No i tutaj jak za blisko te, kurcze, zasoby podwieziesz, jak ci coś przywali w nie, to się robi nagle taki wielki grzybek, bum, rozumiesz? I broń Boże, żebyś nie miał nic dookoła, bo będzie niemiło. Przepięknie, przepięknie się w to gra, niesamowicie wciąga. Muszę powiedzieć, bomba. Tytuł, który mogę z ręką na sercu polecić, na który czekam. Okrutnie. Powiem tak, ja uwielbiam gry RTS. Pomimo tego, że na kanale ich nie ma, to, bo ja po prostu lubię sobie w nie sam grać, tak, w zaciszu usiąść, nie mam ochoty nic robić, odpalić sobie, pomyśleć, co ja mam zrobić, a może to wiesz... takie gry na, tak, przy przysłowiowej szkloneczce. No oczywiście, no i też przede wszystkim możesz sobie tutaj, wiesz, bardzo ważna jest taktyka, jak podejdziesz do konstrukcji swojego arsenału, konstrukcji swojej armii. Czy bardziej będziesz polegał na wsparciu, na artylerii, na lotnictwie, na śmigłowcach, na czołgach, czy na przykład komunikacja, lekka piechota, zwiadowcy i wsparcie artyleryjskie, bo tak też można grać i powiem ci, że się sprawdza niesamowicie, szczególnie na ruskich, nie? Dobre rozpoznanie, chłopie, i młócisz ich, kurczę, okrutnie, tam rozumiesz, ten precyzyjnymi nalotami, tam nie ma co w ogóle, tam śmigłowcy wylatują, spadają, i thank you very much, w ogóle, wiesz, przewaga, air superiority is real. Nie grałem, znaczy słyszałem, czytałem oczywiście, ale nie grałem. Jeżeli jeszcze demko gdzieś możesz dorwać na Steamie, nie wiem, czy jeszcze nie można, sobie. Powiem ci, musisz to zagrać. Musisz to zagrać. To jest ciężko opisać. Tak jak mówię, ja tam mam troszeczkę gameplaya z tego pierwszego demo na właśnie w tym filmie, możesz sobie zerknąć, ale sam musisz sobie spróbować, bo sposób wykonania jednostek jest tak szczegółowy, że przybliżasz, rozumiesz, i normalnie wszystko łącznie z nitami na pancerzu, kurczę, wszystko widać. Dokładasz pancerz aktywny, dokładasz... Ktoś się napracował. Okrutnie, jest gra taksująca, powiem tak. Nie jest. Ma oczywiście preset Potato PC również. Autentycznie tak się nazywa, Potato PC. Ale ja jak wrzuciłem sobie na ultra, no to miałem problem. Miałem problem, nie. Znaczy to kurde, procesor, nie? Procesor u mnie już niestety mówi: no sorry, chłopie, mam już prawie 6 lat, odczep się ode mnie. To ty mnie tutaj każesz przeliczać, nie? Wiesz, karta graficzna daje radę, ale procesor nie bardzo. Także, Admiralu, dobra, bo ja to się rozgadałem, lecimy dalej. No wiesz co, no to druga gra, to, którą ty też masz pewnie na liście, bo o niej też już rozmawialiśmy, ale tutaj jakby twórcy są usprawiedliwieni przesunięciem, czyli oczywiście Stalker 2, wszyscy na niego czekamy. Wszyscy byśmy chętnie z niego zagrali. Ja nie jestem jakimś specjalnym wyjątkiem, ja uwielbiam wersję Stalkera. Znaczy uwielbiam Stalkera globalnie grać. I wszystkie wersje Stalkera ograłem. Tak, gdzieś to szukam. Gdzieś mam. Ja jeszcze w pudełeczkach, rozumiesz, kurde, jeszcze. No, ale słuchaj, bo to jest właśnie to, że wiesz, wyjątkowy świat, tak? Wyjątkowy świat, wyjątkowy klimat i tak dalej. Mhm. I no, długo trochę czekaliśmy na tego kolejnego Stalkera. No wiesz, no trudno się im dziwić. No jeszcze chwilę poczekamy, choć no, to wiadomo, pomimo pracy wiadomo, już, oczywiście. Wiesz, no, to sytuacja to jest, jaka jest, nie? Tu oczywiście cierpliwie czekamy, jak niech skończą spokojnie i wypuszczają. No ale plan jest 2024, na chwilę obecną. I mam nadzieję, że to się uda, że to wyjdzie i że to się pojawi. Co ciekawe i co fajne, to, że gra będzie dostępna również w Xbox Game Passie, także jeżeli ktoś ma pasa, to szok, wtedy nie? Spokojnie sobie zagra. Także no, tej rangi gra super, bardzo, bardzo mi się podoba. No ja posiadam, jak, więc... Stalker 2 na w Game Passie, kurczę, no za darmo to jest zawsze dobra cena. Na Unrealu 5 w ogóle, no nie, no to będzie zabawa. No zresztą widzieliśmy glimpsy, widzieliśmy troszeczkę jakichś tych takich rzeczy z tej gry, to po prostu wygląda przepięknie, kopara opadła. Jeżeli klimatem dorównają Stalkerowi pierwszemu, a myślę, że to zrobią, to będziemy mieli po prostu, kurczę, legendarną grę in making, bo no nie oszukujmy się, Stalker pierwszy
grafiką mocno jakoś nie powalał, ale ten story i zresztą później, no jakby nie patrzeć, no, skąd się te wszystkie te gry później wzięły? Metro do tej i pory tego, to przecież to są Stalkera gra. No. Oczywiście, no to jest mówię, bardzo. Zobacz, ile modów masz do tego. Bardzo, ile masz tych, po prostu to jest. Bardzo fajna gra. Ja mówię ją chyba za 3 razy przechodziłem, bo no to mówię, także fajny tytuł. No i co? Polećmy z następną grą, tak żebyśmy się tak trochę czasowo w miarę zmieścili, żebyśmy tu nie zatrzymali zbyt długo widzów. Kolejna gra, której każdy miłośnik, powiedzmy sobie, Extraction Zone Shooters przegapić nie może w przyszłym roku, bo jak przegapi, to znaczy się jest dupa i to okrutna. Dzisiaj miałem przyjemność, dzisiaj to jest, co to jest dzisiaj za dzień? Poniedziałek. Miałem przyjemność rozmawiać z twórcami tej gry, ja i jeszcze wielu innych twórców, między innymi właśnie Big Fry, Modwick, Matimio i tak inne. Ja jak tam poszedłem, zobaczyłem, kto tam jest, to po prostu tak się poczułem, bardzo taki malutki. No ale żeśmy mieli fan i ubaw rozmawiając z twórcami gry i będziemy właśnie... Grey Zone Warfare, moi drodzy, to jest gra, której przegapić nie możecie. Bo jeżeli leciały ochy i jachy i woły od nie tylko ode mnie, ale i od twórców, którzy mają potężne kanały za granicą, to znaczy się, że coś jest na rzeczy. Mnóstwo, zbyt wiele nie mogę wam jeszcze powiedzieć. Więcej wam powiem po 21 grudnia. Obiecuję wam, że zrobię taki obszerny materiał na temat tej gry. I powiem wam co i jak, bo wiele rzeczy nie mogę powiedzieć. Powiem wam tylko tak. Będą elementy podobne do Escape from Tarkov. Będą elementy podobne do PUBG. Będą elementy podobne do na przykład takich korowych taktycznych shooterów. Gra będzie trudna, będzie skomplikowana. Tyle co mogę powiedzieć, to że będzie 48 osób i 3 drużyny po 16, a w nich po 4-osobowe składy. Tyle wam mogę na razie. Ale to jakiś FPS dobry. Powiedzieć, ale gra będzie, powiem tak. Dziś widziałem, jak wygląda z gry mapa, wygląda po prostu niesamowicie, nie? Nie są, a także to jest Unreal 5. To jest tak, na Unreal 5 i to był pre-alpha build, nie? Działająca gra już. No i działająca gra, która w pre-alfie ma już Vault i Mechanics i takie animacje niesamowite, że po prostu koparki opadają, chociażby kurczę, no nie wiem, no animacja podawania osocza i krwi to jest po prostu kurczę. Kopara mi opadła, więcej wam nie powiem, bo nie wiem tak za bardzo, wiesz, tak co mogę powiedzieć, co nie, muszę, jak jestem na gorąco, muszę przesłuchać ten materiał, który żeśmy nagrali, tą całą dyskusję, całą debatę, Q&A i prześledzić te wszystkie pytania, odpowiedzi i wtedy będę mógł wam coś więcej powiedzieć, ale po prostu powiem tak, Unreal 5 Extraction Shooter z niesamowitymi mechanikami, super oryginalnym sposobem rozgrywki i niesamowitymi pomysłami na tą rozgrywkę, które już... Dżungla taka... Rumble in the Jungle. Właśnie, taka przypominająca trochę Laos, taki, no tak powiem bo ci, to że jest na... tak, to tak. Znaczy, pamiętasz, to... ostatnio gadaliśmy, że takiego Wietnamu szukam, takiej dżungli, coś takiego... No, oj, to dżunglę tam znajdziesz, tam nawet pył się z kwiatów sypie, nie? Jak idziesz, także no, to jest tak jak mówię, pre-alpha i żeśmy patrzyli, nie? Tam nawet kurz, dym, tam to się sypie. Przywiązanie uwagi do detali w tej grze jest po prostu second to none, nie? Jest niesamowite, jest... To jest ja sobie tak jak wyobrażam mówię, to oświetlenie, które będzie, wiesz, Unreal 5 ma to bardzo dobrze zrobione to A tam jest nano light? I no, nano tekstury, nie? Czyli wszystko jest zrobione. Tam nie ma tak, że lecisz helikopterem i kilometr 1200-1500 metrów dalej już nie widzisz drzew, dopiero renderują. Nie. Tam normalnie podniósł kamerę, tak jakby on wziął jako admin, podniósł tą kamerę do góry, rozumiesz, serwera gry, kurczę, i widzisz wszystko. Dobra, czyli jest na co zbierać pieniążka? No, jest, dobrze, okay. Jest, ja powiem, naprawdę pojawi się obszerny materiał, zresztą tak jak mówię, mam świetny kontakt z twórcami tej gry i będę informował na bieżąco o tym projekcie, dlatego że ja okrutnie na niego czekam. Admiralu, będziemy się szlajać po tej kurcze dżungli. Cudownie. Powiem tylko paranoika, jeszcze musimy wziąć go, granaty mu zabierzemy i będzie dobrze. Będzie dobrze. Pod nogi nie rzucał. No, to ja też to miałem wpisane oczywiście, no bo ja tam sobie oglądałem, wcześniej o tym rozmawialiśmy, także
Także ja też sobie tą grę wpisałem, bo ona na tych wszystkich zapowiedziach, które są widoczne na YouTubie, można sobie zobaczyć. Tak. To wygląda naprawdę nieźle. Parę materiałów też zrobionych nawet przez polskich twórców, chyba Mestre nawet ostatnio zrobił materiał o tej grze. Także warto sobie zerknąć, zobaczyć jak to wygląda. Tam jest, będziecie mieli taki przedsmak tego, co będzie można w tej grze zobaczyć. No i wygląda to naprawdę, naprawdę, naprawdę zachęcająco. Także no mam nadzieję, pod uwagę, że... Oni nam nawet mówili, my tak, on leciał tą kamerą i mówi, o tutaj jeszcze tego nie skończyliśmy, mamy... Czego? Obraz 4K, rozumiesz, on tu jeszcze nie dokończyłem, tu jeszcze ten, nie, tu jeszcze robimy, nie, mówię, czego? Tam jest tyle detali, że po prostu oczy będą pękały, nie? Chodzisz do tego... tylko nam do miejscowości. Nie paliło. No właśnie, o to też było parę pytań, nie, ale tutaj wiesz, mówią, że wszystko robią tak, żeby to wszystko działało jak należy. Poza tym Unreal Engine, piątka jest dużo, dużo, dużo mniej taksujący na sprzęcie niż czwórka, nie? Także zobaczymy, poczekamy, zobaczymy, no i myślę, że będziemy się Admiralu fajnie bawić w tej dżungli zbudowanej na wzór, powiedzmy sobie, dżungli z Laosu. Ale wszystko, takie, co powiedziałeś, to akurat jest to, co ja lubię, nie? Czyli taki extraction shooterek. No ja się napalałem trochę na ten The Day Before, dopóki tak. On tam ledwo wyszedł, już umarł, a jak wyszedł, to już tam ledwo po tej ziemi się czołgał, mówiąc szczerze. Coś dzisiaj z tego pośmialiśmy wszyscy tam równo, nie? No, ale... no właśnie, szkoda, bo ten... Bo no zawsze, ja mówię, zawsze, wiesz... W normalnej wersji... Gdyby dobra gra wyszła, to by było super, nie? No ale wiadomo jak jest, nie? No w każdym razie jest jeszcze parę detali odnośnie tych właśnie extraction i sposobów, kurczę, i sposobu rozgrywki i tak dalej, no ale o tym jeszcze nie mogę rozmawiać, nie mogę jeszcze na ten temat mówić. Będzie łatwo. Nie chcę sobie po prostu narobić jakiegoś tam bałaganu z twórcami, żeby tego... Tak. Mówię, parę dni poczekamy, ja poczekam do 15 na dodatkowe informacje, a wy do 21, kiedy te informacje przed świętami jeszcze otrzymacie, więc moi drodzy, będzie na co czekać w przyszłym roku. Bo ta gra, ja myślę, że po prostu zmiecie wszystko, co jest w tej chwili na rynku, nie, jeżeli chodzi o extraction shootery, nie, bo to jest... Pomysł mają niesamowity, pomysł chęci, ale i też możliwości wykonania, nie? Bo to, co dzisiaj widzieliśmy, to było wszystko gra. To nie było game engine, to było po prostu, to było wszystko... gry normalnie z tego, także bomba. Co tam jeszcze masz? Masz coś jeszcze, Admiralu? Wiesz co, jeszcze tam miałem parę gierek, Hellblade'a dwójeczkę, a który też mam. Wyjdzie. A to cię zaskoczyłem, co? Ja grałem w jedynkę, no to wiesz sam, jak to się gra. Tu trzeba słuchaweczki założyć, bo to bez słuchaweczek się nie da w tą grę grać. Też Unreal 5, nie? No dokładnie, ale to coś pięknego tam, po prostu no, ta grafika, która jest, ale to słuchajcie, no to trailery, no to wiadomo, nie? Mam nadzieję, że ta gra będzie też tak, no tam wkłada pieniążki Microsoft, więc tam jakby mam nadzieję, że tutaj miejmy nadzieję, no Microsoft to wyjdzie... tak przez ostatnich parę lat, kurde, poprawił tą ofertę na tym Game Passie też i... Dokładnie, dużo pieniędzy, ale wiesz co, to się sprzedaje, bo na przykład na Xboxie, kurczę, ja nie pamiętam, kiedy ja w ogóle grę kupiłem, nie, tutaj dzieciakom czy coś, oni wszystko instalują z tego Game Passa i zasuwają, ja wiesz, i to jest, to powiem ci, to jest... Ja tak samo, tylko ja, nie, jak mówiliśmy wcześniej, ja nie mogę się do Xboxa dorwać, bo czasem bym się rozwalił tam na tej kanapie, rozumiesz, i... Ograł, nie, ale... Wiedźmina 4. No poczekaj chwilę, zaraz. Już robią, pracują tam. No, ja podejrzewam, że wiesz, że dopiero może w przyszłym roku gdzieś pod koniec zobaczymy jakieś pierwsze zapowiedzi, ale ja Wiedźmin... No, także to nie, Admiralu, 2024. Jakbym zginął na dwa tygodnie, to wiesz, co będę robił. Grał w Wiedźmina 4, nie? To wiesz, to wtedy niech mi też widzowie nie mają ten, ale Wiedźmin to jest po prostu... Jeszcze chciałem słówko jedno powiedzieć o jednej grze, którą dwa lata temu, będąc na PGA, udało mi się troszeczkę ograć. Widziałem tam, spotkałem się z twórcami tej gry, czyli to jest gra pod tytułem Medic Pacific War. Nie wiem, czy słyszałeś? Polska gra. Mam na wishliście. Ja też mam na wishliście właśnie. Ta gra też tam była przesuwana parę razy, ale to małe studio Hypnotics and Studio z Radomia i to jest gierka, która pokazuje nam wojnę trochę innymi oczami, nie? Czyli oczami medyka. Nie? Tak. Naszym zadaniem jest nie tam chodzić, tam fragi zdobywać, nie? Wiadomo, tylko... No, dla Barta coś. Coś dla Barta, także Bart pewnie będzie w to ciął równo. Także... to masz rację, faktycznie. No. Dokładnie.
To takie ziszczenie marzeń. Marta, no tak, no, ale tu też nie ma jeszcze daty. Ja dzisiaj sprawdzałem to swoją listę i to jeszcze nie ma daty podanej. 2024 podali, no. Ale też... No wiesz, wiadomo, że widzieliśmy jeszcze GTA 6 zapowiedzi, nie? Ale to ja bym się nie spodziewał GTA 2025. A na wersję na PC 26, jak nic, nie? Oni zawsze oni zawsze najpierw konsola, a później dopiero po jakiś... Najwcześniej chyba było po 6 czy 7 miesiącach. Było najwcześniej, a później zazwyczaj po roku standardowo, więc no, ale zobaczymy, bo wygląda fajnie, tak naughty. No tak. Kurde, podoba mi się, powiem ci, podoba mi się, nie? I też te żarty w stylu takim, kurczę, rozumiesz, no i też gdzieś tam przecież no jeszcze... No oni nie dbają o poprawność polityczną. Nie, oni tam środkowy palec pokazują poprawności polityki, to mi się podoba, wiesz, i chociażby za to kupię tą grę. No. Za ten brak poprawności politycznej po prostu od razu jeszcze tylko plusik. Przypomniało mi się. Jeszcze Gothic Remake ma wyjść w 2024. Serialnie? No, dokładnie. Ale jak to? Co kurde, nie zagrałbyś w Gothica? Pewnie, że tak. Kurde, Gothica po nowemu? Kurczę, Bele, Gothica jasny, zawsze. Zawsze. Jeszcze z poprawioną grafą, kurde, i ten, że ja to się zagrywałem w Gothica, kurczę. Masz Gothica, Elder Scrolls, plus masz Oblivion jeszcze, nie? Ja to uwielbiałem, na konsoli, kurczę, grałem w Obliviona i Eldersów, później na PC-cie, nie? Grałem też Dragon Age, też. Ja lubię tego rodzaju gry, wiesz, no. Taki. Trzeba czasem sobie usiąść, nie musisz z nikim gadać, tylko sobie po prostu, kurczę, grać. I tak właśnie wygląda Kapitan Rutan, jak już wyłączy streama. To tam się odpalają RTS-ki. Oczywiście, RTS-ki jak najbardziej. Dla mnie... Dlaczego, albo jakieś potwory morduje tam. Dlaczego? Chodzi, wiesz, główną przyczyną przejścia, jak kiedyś dawno temu na konsoli grałem, to było po prostu brak strategii na konsoli. To było dla mnie bardzo wielkie no-no i brak porządnych FPS-ów. No jak później... Poznałem Ghost Recon i później, kurczę, wiesz, Arma i CSGO, nie? No to i później jak już się wciągnąłem w to, to już, wiesz, już ciężko mi było na konsolę wrócić i pozbyć się tych tytułów. Ale jeżeli chodzi o właśnie takie właśnie jak Dragon Age, Oblivion, czy tego rodzaju gry, czy Wiedźmin chociażby, na przykład, to ja uwielbiałem na konsoli grać, dlatego że sobie siedziałem wygodnie na kanapie czy tam w fotelu, rozumiesz, słuchawy na uszach i ciemno w pokoju i sobie jedziesz, nie? To prawda, tutaj sobie na kompie tak samo można fajnie posiedzieć, ale bardzo, bardzo lubię tego gry, tego rodzaju gry. Oczywiście na kanale ich nie ma, no bo to już by było za dużo i to, i tamto, i to był taki miszmasz tygodnia, że... Dobra, Admiralo, słuchaj, chyba tak na dobrą sprawę odsialiśmy to, no, to co najlepsze. Coś może jeszcze nie zostało zapowiedziane, o czymś może jeszcze nie słyszeliśmy, może coś jeszcze wypłynie, ale już jesteśmy... ku końcowi tego roku i tak na dobrą sprawę, to nie wiem, czy coś jeszcze się pojawi. Może gdzieś na początku przyszłego roku jeszcze zobaczymy jakieś zapowiedzi, ale nie sądzę. Chyba co miało się pojawić w przyszłym roku, to żeśmy już usłyszeli, co ma się pojawić. Nie? Tak raczej się tak. No, dużego wyboru nie będzie. No parę takich perełek, według nas oczywiście, bo ciekawe, jakie wy macie perełki tam. No. Coś wrzućcie, bo ja normalnie nie będzie w co grać w przyszłym roku. A no może znowu zapowiedź nowego Battlefielda się pojawi gdzieś tam, kurczę, w przyszłym roku. No nie? Wypadałoby, wiesz, no. Bo to już minął 3 lata. Mówisz, już naprawili tego, to już czas na zepsutego, żeby znowu się wpieniać, denerwować. Nie? O to, żeby docenić tego, tak jest. Taka jest tradycja i ja się tego spodziewam. Więc wyjdzie krab po to, żebyśmy się cieszyli, że 2042 był cudowny. No tak, dokładnie, dokładnie. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, dziękujemy, żeście posłuchali. Wy rzeczywiście swoje propozycje możecie wrzucać na YouTubie w sekcji komentarzy, na Spotify też jest opcja, żeby się z nami skontaktować w jakiś tam sposób. Tak jest. Bo zapraszamy właśnie na Spotify. Fajnie się tego słucha. Ja ostatnio sobie słuchałem jadąc z pracy i powiem ci, że bardzo, bardzo śmiesznie się czasami nas słucha, tak gorzej, nie? Ogólnie śmiesznie mi się samego siebie słucha nawet ten, ale to już inna sprawa. Zapraszam do Admirala na Twitcha, na YouTube'a też. Dajcie mu tam trochę subskrypcji, to może się ruszy w końcu i zacznie filmy robić pełnometrażowe, bo streamuje sporo, a to ja tak mówię, Admiral, wiesz, tak streamujesz, przytniesz i na YouTube'a. Streamujesz, przytniesz i na YouTube'a, nie? No wiesz, tak w miarę prosto. Nie chciałem robić takiego archiwum, dlatego więcej streamuję faktycznie, masz rację, jestem niż na YouTube. Także, ale zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, no i oczywiście wpadnijcie do mnie na nasze social media, na moje social media, zapraszamy serdecznie, no i co, więcej widzimy się jeszcze przed świętami, jeszcze się zdążymy. Zdążymy się jeszcze z widzami, z wami pogadać, a może będzie live przed świętami.
Już to wie. Już to wie. Zobaczymy. Jakoś to zorganizujemy. Dobra. Dobrej nocy, czy miłego dnia. Mam nadzieję, że miło się słuchało. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, do zobaczenia. Cześć.